najdalejsze w tygodniku na to. Ja pan to nakaż tak odeszła, a nie jakieś w pracy. Ja się pytam, dlaczego pan mi każdy dzwoni z pracy? Zadam panu proste pytanie, niech pan odpowie. Pan mnie nie zna, przecież pan mieszka na Konfederacji Dzikowskiej. Był pan moim sąsiadem. Naprzeciwko. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Wojciech Wąsi, pan jest prezesem. Tak, prezes stowarzyszenia. Pan Grzegorz Kiełbiec? Jestem. I prezes Grzegorz Kiełbiec. Ja to zasady podtrzymuję złożony wniosek, wszystkie zawarte stwierdzenia. Nie będę pobierał teraz tych roszczeń. Uczestnicy dostali opis wniosku. Przy czym dokonuję małej zmiany tego wniosku w ten sposób i w związku z faktem, że nieprawdziwe informacje zawarte w tym dzienniku zostały upowszechnione również za pomocą drogi elektronicznej. Wnoszę, by, zresztą ja zaraz przedłożę zmianę tego wniosku, by oświadczenia, które ma złożyć moje miasto Tarnowcze, zostały zawarte również na Twitterze tego stowarzyszenia. Tutaj dokonuję stosownych w zakresie zmian. Wnioskodawcy oświadcza, że popiera wniosek. Tak jest, 8 stycznia 2013. Zamówienia. Z 8 stycznia 2013. 30 kwietnia 2014. I 7 grudnia 2010. Stoczy nie zmienia, bo nic, tylko tyle, że to zostanie niejako uzupełniony ten dokument. Sąd, jeśli chodzi o meritum sprawy, meritum wniosku, artykuł 111 kodeksu wyborczego pozwala w sytuacji, gdy w prasie między innymi są rozpowszechniane materiały wyborcze w postaci wszelakiej, i które zawierają informacje nieprawdziwe, wówczas kandydat, pełnomocnik wyborczy ma prawo skorzystania z tego trybu. W ocenie wnioskodawcy poprzez fakt wydania Gazety Tarnobrzeskiej Codziennik w październiku 2014 roku, w treści której nieprawdziwe informacje, o których mowa w wniosku, zostały zawarte, wnioskodawca z tego trybu korzysta. Na okoliczność nieprawdziwości tych informacji przedłożył stosowne dokumenty do wniosku. W ocenie wnioskodawcy wydana gazeta to typowy przykład negatywnej kampanii wyborczej, który ma na celu zniechęcić potencjalnych wyborców wnioskodawcy, by oddali na jego głos. Pobieżna lektura tej gazety wskazuje na to, że w najlepszym wypadku 20% to jest przekaz pozytywny, 80% przekaz negatywny. Wnioskodawca jest świadom faktu, że jako urzędujący prezydent musi się liczyć z faktem poddawania krytyce jego rządów. Jest to rzecz zrozumiała, naturalna i niewątpliwie przysługująca uczestnikom, przy czym żadna forma krytyki nie znajduje usprawiedliwienia poprzez posługiwanie się nieprawdziwymi informacjami, a takowe są, w co wierzymy tutaj to postępowanie wykaże i w związku z tym taki wniosek. Jeśli chodzi o poszczególne jego żądania, uważamy, że są to żądania mieszczące się w katalogu artykułu 111, stąd taka jego treść. Dziękuję. Panie Przewodniczący, stanowisko co do wniosku? W odpowiedzi ja złożyłem wniosek. Za uczestnika. Proszę bardzo, uczestniczę. Stowarzyszenie Moje Miasto Tarnobrzeg. Za uczestnika Stowarzyszenie Moje Miasto Tarnobrzeg. Wojciech Wąsik wnosi o oddalenie wniosku, całości. I przedkłada odpowiedź na wniosek. Przedkładamy odpowiedź na wniosek, której odpis doręcza pełnomocnikowi wnioskodawcy. Wkrótce skreśl Wysoki Sądzie odpowiedzi na pozew na wyznanie do petitum. Składam ponadto właśnie wniosek o przeprowadzenie dowodów
z opinii biegłego językoznawcy na konieczność, czy sam tytuł wymuszonych głosów poparcia dla nadania artykułu jest wystarczająco wyraźnym argumentem, jakoby głosy poparcia na plakatach Norberta Masleża zostały wymuszone. Drugi dowód to zeznania świadka byłego prezydenta Jana Dziubińskiego w punkcie dotyczącym rozliczeń ze spółką Orientów Miejskich. I trzecie zeznania świadka, czyli spółki Flagpol z Białej. Jest to spółka, która przegrała tryb konkursowy w rozstrzygnięciu przez Urząd Miasta, który był przeprowadzany. W sądzie, jak w odpowiedzi na pozew, w mojej ocenie, wnioskodawca, wykorzystując instytucję przewidzianą przepisami artykułu 111 Kodeksu Wyborczego, dąży w istocie do uzyskania kolejnej platformy propagandowej swojej kandydatury w mediach. Stąd zdecydowanie przesadny zasięg wniosku. Odnosząc się do informacji, które były w codzienniku, muszę też, Wysoki Sądzie, stwierdzić, że tak naprawdę nie wiem, które treści tak naprawdę naruszyły tutaj powoda, bo nie zostały konkretnie wskazane, do jakich artykułów pozew dotyczy. Mogę się domniemywać, ale ja nie jestem autorem tak naprawdę większości artykułów, z powodu wstępu tylko jest moja informacja na początku i to jest mój artykuł. Natomiast pozostałe są pisane przez wielu autorów i nie mogę się ustosunkować konkretnie do tych treści w oparciu o konkretne artykuły. Sam wniosek uzasadniam przesadnym, że tak powiem, roszczeniem. Przepisy prawa prasowego mówią jednoznacznie, jeżeli nawet chodzi o sprostowanie, że winny być w tej samej prasie, tą samą czcionką w następnym, najbliższym wydaniu. A tutaj brakuje niemalże, żeby wnioskodawca jeszcze chciał publikowania w wiadomościach czy w informacjach w prasie ogólnokrajowej, bo tu są przeprosiny w mediach, w internecie, głosem, po prostu wszystko żywcem w celu osiągnięcia pewnego, że tak powiem, tutaj korzyści, tak jak wspomniałem, propagandowej. Dodatkowo, Wysoki Sądzie, ze względu na dosyć obszerną treść uzupełnienia, która dotyczy głównie tego, co tutaj pan pełnomocnik pana Masleża wskazał, dotyczy specyfikacji w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych, nie jestem w stanie ustosunkować się do tych materiałów, które zostały tutaj przedłożone. W związku z tym proszę o odroczenie rozprawy w celu zapoznania się z materiałem i ustosunkowania się merytorycznego do treści przedłożonej w dniu dzisiejszym. Nie jestem specjalistą z zamówień prawa publicznego, muszę te materiały skonsultować, przeanalizować, w ogóle zwrócić się na to. Tak, Wysoki Sądzie, nie jestem specjalistą sprawa zamówień publicznych, w związku z tym nie jestem w stanie koło 100 chyba stron przeanalizować w stosunku do nich się ustosunkować w dzisiejszym rozprawie. Wysoki Sądzie, jeżeli chodzi o mnie, ja zwracam się o odroczenie rozprawy ze względu na to, że nie zostałem skutecznie powiadomiony. Ja informację o tym, że rozprawa się odbywa dzisiaj, otrzymałem wczoraj po 22 od prezesa stowarzyszenia. Nie mam pism prezesowych. Nie jestem w stanie skutecznie uczestnik Grzegorz Kieł bronić się. Oświadczył, iż nie otrzymał do chwili obecnej podpisu wniosku. Nie jest w związku z tym w stanie zająć stanowiska w sprawie. A o terminie rozprawy został zawiadomiony w dniu wczorajszym. Podpisu wniosku nie dostał pan? Nie otrzymałem. Może można wskazać, że są argumenty pana uczestnika, że to tak jest, że nie dostał opisu wniosku. Powiem tak, proszę sądu, o tym, że uczestnik o przedmiotowym postępowaniu wie od tygodnia. Nie wiem, ja panu nie przeszkadzałem. To co do tego nie ma wątpliwości, to jest robienie tutaj z nas wszystkich uporynkowo. Typowa gra na zwłokę, w międzyczasie ten Tarnobrzeski, to wydawnictwo jest rozprowadzane. To jest pierwsza uwaga, oczywiście tu są podejmie decyzje, czy te argumenty są zasadne, czy nie. Iż stanowisko uczestnika Grzegorza Kieł odnośnie tego, iż
wiedział o terminie rozprawy, wnioskodawca oświadcza, iż stanowisko uczestnika Grzegorza Q odnośnie tego, iż nie wiedział o terminie rozprawy. Uważam za nieprawdziwe i obliczone tylko na przewlekłość tego postępowania. Iż nie wiedział o terminie rozprawy, nie jest prawdziwe. Trudno uwierzyć, że prezes stowarzyszenia, które wystawia pana Grzegorza Q, pana prezydenta miasta Wodnobrzega o tym wie, a sam kandydat o tym nie wie. Ale to tyle w tym zakresie. Zresztą jeśli chodzi o samą meritum sprawy, tutaj stanowisko uczestnika stowarzyszenia, wnoszę o dalenie wniosku z opinii biegłego językoznawcy. Uważam, że w tym zakresie jest to kwestia... Wnioskodawcy wnosi o oddalenie wniosku, o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego językoznawcy. Uważam, że to nie jest kwestia wymagająca zasięgania opinii specjalisty w tym zakresie i sąd... Oddalenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego językoznawcy. Sąd ma wystarczającą wiedzę w tym zakresie, by tą kwestię rozstrzygnąć. Biegłego językoznawcy. Jeśli chodzi o kwestię zeznań świadka Jana Dubińskiego, tą kwestię pozostawiam do uznania sądu. Tylko kwestię zeznań, pod tej samej adnotacji. Kwestię zeznań świadka Jana Dubińskiego pozostawia do uznania sądu. I wnoszę oddalenie z dowodu zeznań świadka spółki Black, bo nie wiem, czy miałby pan Grzegorz być słuchany. Oddalenie dowodu zeznań świadka spółki Blackpool. Zresztą to nie znajduje okoliczności kwestia, że ten uczestnik w jakimś trybie zamówienia publicznego nie wygrał przetargu, tak jak rozumiałem dobrze wypowiedź tutaj prezesa. Nie bardzo widzę, na jaką okoliczność w kontekście rzeczy, które podnosimy we wniosku, taka osoba miała być słuchana. Uważam, że to jest zupełnie bez znaczenia, cokolwiek taka osoba by w ramach tego postępowania powiedziała. I proszę sądu, jeszcze ostatnia kwestia, też wniosek o odroczenie z uwagi na niemożność zapoznania się ze specyfikacją przedłożoną w dniu dzisiejszym. Też proszę sądu, uważam, że to jest wniosek typowy na zwłokę, dlatego że te dokumenty kompletnie niczego nie wnoszą. One tylko uzupełniają dokumenty przedłożone i żadna, powtarzam, żadna... Uwzględnienie wniosku o odroczenie sprawy przedłożone przez niego dokumenty w dniu dzisiejszym niczego nie wnoszą do sprawy. Nie, one kompletują dokumenty, które zostały złożone i... Dokumenty niczego nowego do sprawy nie wnoszą. Proszę sądu, ja mogę powiedzieć, że ja nie znam treści tych dokumentów, dlatego że one tylko stanowią, kompletują dokumenty. A jedynie kompletują. Dziękuję. Przejdźmy się do kwestii treści poniesionej przez pełnomocnika Norberta Mastalerza. Podziwiam awanturę mecenasa w zakresie skuteczności doręczenia. Ja osobiście byłem wczoraj na prośbę obsługi, no ale to jest istotne, na treści obsługi sądu. Obiecałem, że udam się osobiście. Wczoraj po 22 byłem w domu u pozwanego kandydata prezydenta Grzegorza Kiełba i poinformowałem go o dzisiejszym terminie rozprawy. Poinformował mnie, że wie o terminie również rozprawy z mediów. Natomiast w dalszej kwestii pozostawiam do spotkania. W tym miejscu doręczono uczestnikowi Grzegorzowi Kiel odpis wniosku wraz z załącznikami. Proszę. Wnioskodawca, proszę sobie przeczytać na razie panowie jeszcze na wysłuchanie informacyjne. Także Norbert Mastalerz, proszę może tylko puśćcie państwo dać. Dlaczego te informacje, które domaga się pan sprostowania, są nieprawdziwe? Może już, po kolei, jak... Dobrze, otóż w Wysokim Sądzie od 11 października rozpoczęła się sprawa kolportażu gazetki, która jest ewidentnie elementem kampanii wyborczej tutaj obecnego kandydata na urząd prezydenta. Gazety, w której zawarto szereg nieprawdziwych... kłamliwych informacji. Konkretnie, tak jak mój pełnomocnik w pozwie przedstawił,
wskaźnik na koniec 2013 roku nie wynosił 57,5%, tak jak to dowodzi przy maksymalnie dopuszczanym wskaźniku 60%. Jedynie na podstawie informacji oficjalnej na koniec 2013 roku wynosił 51%. Jest to tyle ważna informacja, że poprzez podanie tej liczby, tego wskaźnika, autor publikacji chciał przekonać mieszkańców Tarnobrzega, że w obecnej kadencji samorządu prezydent miasta zadłuża systematycznie, zaciągając zobowiązania względem budżetu. W efekcie tego miasto jest w kiepskiej kondycji wskaźnik finansowej. Wskaźnik finansowy to jest zadłużenie do... W stosunku do dochodów. Zadłużenie do dochodów. Więc w 2013 roku ten wskaźnik akurat malał. Rok po roku zaczął maleć od tego wskaźnika, którym posługiwaliśmy się na początku. Oficjalny kadencji. Wskaźnik zadłużenia kto podaje? Oficjalny wskaźnik zadłużenia podaje skarbnik miasta, ale ja mam tutaj dokument z Regionalnej Izby Obrachunkowej, ponieważ wszystkie dokumenty finansowe są przedmiotem oceny kolegium, w tym przypadku kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Więc każde uchwały budżetowe, w tym główna uchwała dotycząca uchwalania i wykonania budżetu miasta, podlega ocenie członków kolegium RIA. Tą uchwałę, która... Jest ona załączona, tak. Na stronie czwartej to jest uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 maja 2014 i na stronie czwartej przewodnicząca składu orzekającego stwierdza, że według informacji na dzień 31 grudnia 2013 roku łączna kwota długu wynosi 51,28 w stosunku do wykonanych dochodów w roku 2013. Problem dróg chodników państwowych. Problem wysoki w sądzie dróg chodników, więc to jest zagadnienie związane z dwoma kwestiami łącznie, ale my to rozdzielamy, że jest twierdzenie, iż w tej publikacji, iż w obecnej kadencji nie przybyło nowych dróg, chodników, parkingów. Oczywiście jest to informacja nieprawdziwa, ponieważ tych chodników nowych, jeśli już nawet przyjmiemy, że ktoś myśląc o nowych nie miał na myśli remontowanych, to mamy szereg miejsc, w których nie było parkingów, chodników. Ale lekko... może tak... Syntetycznie, to już mówię. Poprawa powiązań komunikacyjnych. Nowe drogi. Ile tak. Nowych dróg? Ile było na początku kadencji? Ile? Znaczy ja przedstawię konkretne przypadki, ponieważ generalnie w Wysokim Sądzie w tej kadencji zmodernizowano, wyremontowano i zbudowano 96 km. Natomiast ja przedstawię konkretne, na przykład miejsca parkingowe. Remonty, tak. Miejsca parkingowe. Ale drogi na razie. Przy ulica. Drogi to jest przebicie ulicy Sandomierskiej, to jest przebicie do ulicy Mickiewicza, ślepej ulicy wzdłuż ulicy Mickiewicza, kamienic. Ale to jest nowa droga. Nowa droga, tak, w ogóle nie tak, było. Tak, nie tak. Były. Ale proszę, każdy będzie po kolei miał przebicie. Droga wraz z parkingami naprzeciw hali łącząca Aleję Niepodległości z ulicą Janusza Gałka. Droga żeglarska, dojazdowa do, wraz z całym zapleczem przy Marinie Tarnobrzeg, przy ulicy Żeglarskiej nad jeziorem. Nowe, całkowicie nowe parkingi. Ale drogi. Drogi, już to są drogi, chodniki, parkingi. Tak jest sprostowanie, więc... Już sekundeczkę. A czy można, ile było na początku kadencji dróg, a ile przybyło? W kilometrach da się to obliczyć? Znaczy, nie mam takiej informacji. W metrach centymetrach. A jak która ulica? Proszę nie. Każdy będzie miał czas. Która ulica nowa przybyła? Droga na przykład od Batalionów Chłopskich, nowa droga całkowicie na teren Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Droga dojazdowa... Ona jakoś nazywa się? No w tej chwili nie ma nazwy własnej. Jest to droga prowadząca. Droga, która z drugiej strony objeżdża obszar
Parku Przemysłowo-Technologicznego i jest włączona w ciąg ulicy Warszawskiej z do ronda powstałego tam. Chodniki. Więc nowe chodniki powstały przy ulicy Konfederacji Dzikowskiej. Nowe chodniki powstały przy ulicy Sandomierskiej. Nowe chodniki wraz ze ścieżkami powstały przy ciągu ulicy Sienkiewicza. A parkingi? Parkingi, Wysoki Sądzie, powstały całkowicie nowe, które powstały w miejscach wcześniej zielonych przy ulicy Targowej, przy ulicy Szerokiej, przy wspomnianym przebiciu ślepej ulicy wzdłuż kamienic przy ulicy Mickiewicza. Z tym przebiciem powstały nowe miejsca parkingowe, które nie istniały. Nowe parkingi powstały vis-a-vis hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a więc ten fragment nowej drogi łączący ulicę Gałka, a więc do bramy Mosiru z Aleją Niepodległości. Nowe miejsca parkingowe przybyły przy ulicy Mickiewicza za Urzędem Miasta. Nowe miejsca parkingowe przybyły przy ulicy Kościuszki 32 obok Urzędu Miasta. Nowe parkingi, których nie było. Których nie było, zaznaczam, których nie było. Również nowy chodnik, Wysoki Sądzie, przepraszam, bo ja tak nie byłem przygotowany na rozgraniczenie, pojawił się również na odcinku ulicy Gwarków na osiedlu Barburka wraz z odcinkiem Świętej Kingi od ulicy Sztygarów i Gwarków. Tam została zmodernizowana droga, ale również powstał na tym osiedlu nowy chodnik. Może odnośnie remontów chodników i jestli. Czy były wykonywane, czy nie? Też jest sprostowanie. Że nie wykonywały lokalne firmy. Aha, dobrze. Więc Wysoki Sądzie, na dowód również chciałbym, żeby nie być gołosłownym, przedstawić informację, zawiadomienie o wyborze. Więc informacja zawiera fałsz, kłamstwo, ponieważ zasadniczo Rejon Dróg Miejskich jako spółka wygrała przetarg na bieżące utrzymanie dróg chodników i w ramach bieżącego utrzymania dróg chodników, parkingów są wykonywane prace remontowe. Oprócz tego, ponadto, że... Generalnie to ten rejon wygląda, tak, rejon cały czas, ponieważ rejon ma roczną umowę, na podstawie której na konkretne zlecenie remontów chodników, a więc wykonuje usługi jako lokalna firma, w tym przypadku nawet firma, która 100% udziałów należy do samorządu Tarnobrzega. Oczywiście to jest firma wyłoniona w drodze ustawy o zamówieniach publicznych, a więc w drodze rynkowej. Czy inne firmy wykonują? Oczywiście, że tak. W Wysoki Sądzie, poza wspomnianym rejonem dróg miejskich, który wygrał przetarg poza, oczywiście, bo rejon dróg miejskich również startował jako firma lokalna do innych postępowań przetargowych. I tak na przykład rejon dróg miejskich realizował modernizację ulicy Targowej, Piłsudskiego i Szerokiem z budową ronda. Firma, przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe Interbet, ulica Batalionów Chłopskich z Tarnobrzega, realizowała budowę drogi wraz z parkingami i remontem chodników, czyli wspomniany łącznik ulicy Kochanowskiego, Janusza Gałka. Jaki był procent firm lokalnych, a tych poza? Znaczy, w Wysokim Sądzie, no nie liczyliśmy procentowo, ponieważ tutaj twardo realizujemy ustawę o zamówieniach publicznych, która tą ustawą mówi wprost, że 100% ceny decyduje o wyborze oferenta. Natomiast ponieważ w tym wydawnictwie wyborczym znalazło się nieprawdziwe stwierdzenie idące w kierunku przekonania mieszkańców, że firmy miejscowe mają kłopoty w trakcie obecnej kadencji, stąd też przytaczamy konkretne przypadki mówiące o tym, będące jednocześnie zaprzeczeniem tezy z tej publikacji dość tendencyjnej. Jest poparcia na plakatach wyborczych zostały wymuszone.
No w Wysokim Sądzie, no tutaj no nie wiem, jak się do tego ustosunkować, ponieważ od miesiąca czerwca wiele osób deklarowało mi swoją sympatię, stąd też postanowiłem utworzyć coś na kształt Komitetu Poparcia i każde nazwisko każdej z osób, która znalazła się, jej nazwisko zostało umieszczone na plakacie firmujący osoby, które przez 4 lata zmieniały rzeczywistość naszego miasta. Te osoby dobrowolnie każdy złożył swój osobisty podpis. Stąd też no nie wiem, co miało znaczyć, że ktoś kogoś zmuszał do złożenia podpisu, jeśli no ja dysponuję poparciami indywidualnych osób, które osobiście to poparcie składały. Rozliczenia ze spółką Rejon Dróg. Otóż w Wysokim Sądzie pojawiła się informacja, jakoby Rejon Dróg Miejskich realizował drogę dojazdową do mojej posesji, na której mieszkam. To jest oczywista nieprawda w części dotyczącej układania kostki brukowej. Otóż w 2011 roku, na początku 2011 roku, od prywatnych osób nabyłem nieruchomość z fundamentami i w 2011 roku zwróciłem się do Rejonu Dróg Miejskich, aby dojazd do tej posesji, który wcześniej był utwardzony, ale z racji stosunków wodnych troszeczkę się zapadł, aby Rejon Dróg Miejskich wykonał zlecenie jako osoba prywatna dotycząca wysypania tłucznia czy jakiegoś budulca, który miał wzmocnić tą drogę dojazdową w trakcie budowy domu czy rozbudowy. Za to uiściłem kwotę 6199 zł i 20 groszy. Panie Sanasie, my załączyliśmy tą fakturę, czy nie? Nie. Domagam się sprostowania w kwestii związanej z ułożeniem kostki brukowej na tej drodze wyjazdowej, ponieważ tą kostkę brukową układał budujący się mój sąsiad, ponieważ ta droga należy do 4 osób prywatnych. Rejon Dróg Miejskich nie układał kostki brukowej. A utwardzał. Proszę? Utwardzał. Jedynie utwardził w 2011 roku, na co mam fakturę. Natomiast tą drogę dojazdową około 60 metrów utwardzał sąsiad mój, który chcąc dostać się do wcześniej zakupionej działki, nabył notarialnie, aktem notarialnym, 2 razy po 1/6 w drodze i za nabycie tych udziałów w drodze nie pokrył tego zobowiązania gotówką, a pokrył poprzez ułożenie kostki brukowej. I stosowny akt notarialny został sporządzony w kancelarii notarialnej w Tarnobrzegu przy ulicy Szerokiej na tą okoliczność, jak również zgodnie z przepisami fiskalnymi w naszym kraju stosowny PIT złożyłem do Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu. Więc informacja, jakoby Rejon Dróg Miejskich układał z kostki brukowej na moje polecenie drogę dojazdową od ulicy Kwiatowej do mojej posesji i posesji sąsiadów, jest informacją nieprawdziwą. Przetargi na montaż tablic informacyjno-pamiątkowych wygrał Dariusz Dziedzic. Konkurencja niższe kwoty. Otóż, Szanowni Państwo, Wysoki Sądzie, przepraszam najmocniej, w przypadku tego postępowania jest nieprawdziwą informacją, że pan Dariusz Dziedzic był w jakikolwiek sposób preferowany, ponieważ tutaj załączamy dokumenty świadczące, ponieważ tam było zawarte, że oferent nie został wezwany do uzupełnienia kwestii spornych. Załączamy tutaj informacje o przesłaniu dokładnej specyfikacji kosztów wykonania jednej tablicy i wedle informacji z komórki od zamówień publicznych ta informacja, która została przedłożona w tym przypadku przez firmę Black Couple, ta firma
swoją ofertę złożyła no dość niewiarygodną, jeśli oferowała przewóz za 50 zł, to jest województwo, jakie panie zna się? Za 50 zł dowóz tablic do Tarnobrzega. Stąd też jej oferta nie została uwzględniona. Czy jakieś były wyjaśnienia, bo ta oferta była najniższa tej firmy? No to tutaj jest przedłożone wyjaśnienia i załączyliśmy. Czy były wyjaśnienia, bo została wybrana oferta wyższa cena, tak? Zresztą zarzut jest taki, że oferenci, którzy złożyli najniższe oferty, nie zostali wezwani do wyjaśnień i zarzut w świetle przedłożonych dokumentów jest nieprawdziwy, dlatego że te dokumenty świadczą o tym, że zostali wezwani. Coś do tych jeszcze informacji? No Wysoki Sądzie, chciałbym, aby zostało odnotowane, zaprotokołowane na nieprawdziwość informacji, ponieważ wciąż ta gazeta, która jest dla mnie gazetą szkodliwą z punktu widzenia nierzetelności, jest kolportowana po domach, rozprowadzana. W związku z tym chciałbym, aby prosiłbym Wysoki Sąd, aby sąd no, zakazał publikacji, ponieważ informacja o tym, że nakład 17-tysięczny został wyczerpany, jest nieprawdziwa. Jest ona systematycznie rozprowadzana od 11 października bieżącego roku. Przypomnę, w wyniku rozprowadzania nieprawdziwych, kłamliwych informacji 14 października do sądu złożyłem w trybie wyborczym o sprostowanie tych informacji. No jak Wysoki Sąd widzi, obecny na poprzedniej rozprawie prezes Stowarzyszenia Moje Miasto, który jest liderem tej kampanii wyborczej w stosunku do wystawionego przez to stowarzyszenie kandydata, no unika jakby odpowiedzialności za słowo. Dziękuję panu, proszę sobie. W pozwie jest powołany na świadka prezes rejonu dróg miejskich, bo my wnosiliśmy o przesłuchanie w charakterze świadka prezesa tej firmy na okoliczność wykonywania. Uczestnika Stowarzyszenie Moje Miasto Tarnobrzeg, ale pan musi podejść tu. Proszę pana. Wojciech Wąsik, lat pan ma? 36. Tak, 36. Zabawaj. Proszę bardzo. Proszę się odnieść do treści wniosku. Może po kolei. Co to było wskaźnika zadowolenia? Aha, jeszcze tak. Pan jest prezesem stowarzyszenia. Czy stowarzyszenie utworzyło komitet wyborczy, czy to jest komitet wyborczy wyborców? Komitet wyborczy wyborców. Stowarzyszenie nie utworzyło własnego komitetu. Nie, to jest komitet wyborczy wyborców. Czy stowarzyszenie prowadzi agitację wyborczą w myśl ustawy? Nie, Wysoki Sądzie, stowarzyszenie nie prowadzi. Nie ma żadnego komitetu wyborczego na prowadzenie. Nie, Wysoki Sądzie, Tarnobrzeski Niecodziennik jest periodykiem wydawany tak naprawdę od początku istnienia stowarzyszenia. Jest to czwarty bezpłatny egzemplarz stowarzyszenia. Żadnej zgody, żadnej agitacji wyborczej stowarzyszenie. Nie, 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 stowarzyszenie prowadzi, stowarzyszenie jest apolityczne. Popiera kandydata Stowarzyszenia Moje Miasto Tarnobrzeg Grzegorza Kiewa. Może do tej pierwszej, po kolei tej informacji będzie się pan odnosił. Odnośnie do wskaźnika zadłużenia. W sądzie, odnośnie wskaźnika zadłużenia mogę się ustosunkować, bo jest to artykuł podpisany przeze mnie. Zadłużenie. Nastąpiła oczywista omyłka pisarska, dotyczyło roku 2012 zamiast 2013 i tyle tak naprawdę co w tym temacie. To miało być zadłużenie, pomyłka, czyli tak, przyznaję... Tak, jest oczywista omyłka pisarska, tak, za 2012 była to, był to zadłużenie, nie za 2013. Czyli w 13 zmalało. Nie wiem dokładnie, komu w 2013, natomiast za 2012... No to, to wasze to zadłużenie, które pan podał... podane przez stowarzyszenie, to jest nieprawdziwe. Tak, to jest za 2012 roku. Oczywista pomyłka pisarska, tak. Nowe drogi, chodniki, parkingi. Wysoki Sądzie, tylko kwestia jest tak. Jakiej części to niecodziennika dotyczy, żeby było jeszcze to jasne? W temacie. Wszystko nie przybyło nowych dróg, chodników, parkingów. Taka informacja wskazała się w niecodziennicy. No mam nawet 3. Panie Znasie, pomóżmy. Ale nie, nie, no, pan sobie poczeka. Nie, nie, nie.
Odnośnie mogę stosunkować się w Wysoki Sądzie. Nie wiem, co autor miał tutaj na myśli dokładnie. Muszę tutaj inicjować, muszę z autorem artykułu się skonsultować. Natomiast, bo ja nie jestem autorem tego artykułu. Tak, jestem wydawcą. Pan Norbert Mastalerz, prezydent Tarnobrzega, informuje na swoich banerach i billboardach wyborczych, że przybyło 1400 nowych parkingów. Przybyło i zostało zmodernizowane 1400 nowych parkingów. Ale może z takiej informacji, że nie przybyło, taka nie, się też, nie przybyło nowych dróg, chodników, parkingów. Dróg, tak jak powiedziałem, muszę z autorem artykułu się skonfrontować. Według informacji, które ja posiadam od prezydenta Dziubińskiego, który jest świadkiem, nowy dróg tak naprawdę nie przybył. 96 km podaje informację prezydent, że przybyło dróg, natomiast według mojej informacji nie przybyło tych dróg. Remonty podczas kadencji remontów chodników jezdni nie wykonywały lokalne firmy. Nie mam wiedzy w tym temacie. Nie mam wiedzy w tym temacie. Głosy poparcia zostały wymuszone. Gdzie to jest? W tym 20. piramidalne oszustwo. Jeżeli tak. To nie mam wiedzy w tym temacie. Rozliczenia ze spółką rejon dróg publicznych. W tym temacie w Wysokim Sądzie jest postępowanie prowadzone przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, Wydział Cywilny i rozprawa jest wyznaczona na bodajże 16 grudnia. Dokładnie tej sprawy z powództwa cywilnego Norbert Mastalerz wytoczył powództwo przeciwko Stowarzyszeniu Moje Miasto Tarnobrzeg. I ta rozprawa jest zaznaczona. Ta sprawa jest? Dokładnie o niejasne rozliczenia między panem prezydentem a spółką. Ale cywilna? Cywilna. Przez Wydział Cywilny przewodniczący Mieczysław Osucha prowadzi sprawę. To okręgowy chyba? Tak. Okręgowy. Tak, sąd okręgowy nie zaznaczona sprawa na osłonę główną, w związku z tym no, to jest dublowana. Pan ma jakąś wiedzę na temat tych rozliczeń? W Wysokim Sądzie mam ogólną wiedzę w tym temacie i tutaj jest nieprawdziwa informacja podana przez powoda, mianowicie w moich rękach była jest faktura za 14 tysięcy złotych na kostkę brukową przez Rejon Dróg Miejskich. Wystawioną Rejon Dróg Miejskich, spółkę podległą panu prezydentowi Norbertowi Mastalerzowi. Wystawiona na Norberta Mastalerza lub Agatę Mastalerz. Na żonę lub na prezydenta, na prezydenta lub... No, na państwa Mastalerzu. No i na czym polegają te przedziwne rozliczenia? Wysoki Sądzie, spółka podległa w 100% miastu, Rejon Dróg Miejskich, którym organem założycielskim jest prezydent miasta Norbert Mastalerz, znaczy prezydent miasta. W tej chwili prezydent miasta jako walne stanowi pełną kontrolę nad tą spółką. Jak wnioskodawca tutaj sam zasugerował, poprosił spółkę Rejon Dróg Miejskich o wykonanie tej usługi. Nie było postępowania ofertowego, ani też nie ma kosztorysu, które spółka przy każdych inwestycjach wykonuje. Jest przedmiar, jest kosztorys, jest akceptacja kosztorysu, jest odbiór i jest rozliczenie inwestycji. Tutaj nastąpiło tak naprawdę wystawienie pod faktum faktury. Z informacji, które uzyskałem od, jako świadka tutaj powołam, Grzegorza Kiełba, a także prezydenta Jana Dziubińskiego, mam informację, że ów prezes Zbigniew Hara żalił się do tych dwóch panów, że nie wie, co z tą inwestycją zrobić, jak ją rozliczyć, bo cytuję, Mastalerz kazał wykonać, do tej pory nie zapłacił. I nie zapłacone przez to. Znaczy, być może teraz nie zapłacone, ale wtedy, kiedy była ta informacja i wtedy był ten artykuł tak naprawdę i oto był pozew, była informacja od prezesa właśnie Hary, że do tych dwóch panów żalił się właśnie, że kazał mi wykonać, nie wiem, jak to rozliczyć, nie wie, kiedy zapłaci. Montaż tablic informacyjnych. Wygrał Dariusz Dziedzic, mimo że konkurencja zaproponowała niższe. Wysoki Sądzie, też nie jestem autorem tego artykułu, skonfrontuję ewentualnie z autorem tego artykułu, co miał na myśli. Natomiast z informacji, które teraz na to uzyskaliśmy, oferta została podważona ze względu na to, że Ale kto podważył ofertę? Urząd Miasta, że 50 zł oferent dał za dowóz tablicy do Tarnobrzega. Z tego powodu, że dał niższą cenę, to stało się wątpliwe dla zamawiającego i unieważnił korzystniejszą dla miasta ofertę. Wysoki Sądzie, jak wspomniał wnioskodawca, to najwyższa oferta wygrywa w postępowaniu przetargowym. W tej chwili wygrała oferta droższa
poprzez argument, że zbyt tani był dowóz tej tablicy. A być może oferent tą tablicę, nie wiem, chciał dowieźć przy okazji, innym środkiem komunikacji, czy zbadał tutaj zamawiający, dlaczego 50 zł. A nie zwracał się o wyjaśnienie? No, nie zwracał się do informacji, które mamy, tylko... Zlecający? Tak, zlecający, tylko unieważnił ofertę ze względu na to, że jest to niższa kwota. Ba! Pan tak? Według informacji, które tutaj zeznał wnioskodawca w klimat całości, jeżeli wchodzimy do sprawy. Natomiast i takie informacje w ogóle były wcześniej, krążyły na mieście, z tym jak informacje jakkolwiek uzyskać od Urzędu Miasta, jest drogą przez mękę, której może być świadkiem miał prezydent Jan Dziubiński, gdzie na każde informacje, nawet w trybie dostępu informacji publicznej, pan prezydent odpowiada w sposób impertynencki, komentując, że pan jako prezydent powinien wiedzieć, pan wie, gdzie się zwracać i tak dalej, i świadek to zezna. Natomiast o zgrozo w tym wszystkim, Wysoki Sądzie, to pan Dziedzic jest prezesem spółki również podległej miastu. Warto tutaj wspomnieć o roli, jaka również pełni jego siostra, pani Dziedzic, która była szefową zamówień publicznych, a w tej chwili jest szefową inwestycji w Urzędzie Miejskim, a jeszcze kolejny członek rodziny jest kadrowcem w Urzędzie Miejskim. W związku z tym trio rodzinne według mojej oceny oczywiście, wybrało pojedynczo, grupowo, nie wiem, tak naprawdę droższą ofertę spółki podległej, kontrolowanej przez miasto prezydenta jako walne zgromadzenie. Którego oferta została wybrana, to on też jest, została wybrana jako prywatnie, czy jako... Nie, jako spółki podległej miastu, tak. Droższa oferta. I ta pani siostra uczestniczyła? Nie wiem, czy bezpośrednio uczestniczyła, ale w Wysokim Sądzie była, bo to nie wiem, jak tam okres zakończył, czy była szefową zamówień publicznych, które rozstrzygały przetargi i po czym awansowała na naczelnika Wydziału Inwestycji, w związku z tym również bezpośrednio związany z rozstrzyganiem, nadzorowaniem i rozliczaniem inwestycji w mieście. Według pana to naruszało? Oczywiście, Wysoki Sądzie, bezstronność, zasady przyzwoitości, o zgrozo, nepotyzm. Dobrze, dziękuję panu. Proszę sobie odpowiedzieć pana. Dla 40. Wysoki Sądzie, moje sprostowanie. Ta spółka, bo tam była reorganizacja, to jest klubu sportowego, tak to powiem. Klub sportowy i udziały. Czyli nie podlega miastu. A klub sportowy? I dostaje dotację, tak, z Urzędu Miasta. Proszę sobie, Grzegorz Kieł, lat pan ma? 40. 40, zawód pański. Z wykształcenia jestem prawnikiem. Prawnik. Zamieszkały. Stawnobrzeg, ulica Westyńska. Co do tej pierwszej informacji o zadłużeniu, pana stanowisko takie... To znaczy, tak jak powiedział prezes stowarzyszenia, tutaj nastąpiła oczywista omyłka. Takie zadłużenie, to nawet łagodniej potraktowaliśmy prezydenta Mastalerza, bo to zadłużenie w 2012 roku wynosiło 57,57. Faktycznie w 2013 roku ono jest troszeczkę mniejsze, bo tam jest 51, coś tam już w tym momencie nie pamiętam. No ale mówię, to jest oczywista omyłka. Nowe drogi, chodniki, parkingi. To znaczy, sam pan prezydent nie był w stanie wskazać tych nowych dróg. Rozumiem dlaczego zarówno na tych banerach te okulary dla nas wszystkich. Jeżeli chodzi o chodniki i parkingi, tutaj do tej informacji nie jestem w stanie się ustosunkować. Remonty chodników jest mi firmy lokalne nie wykonywały. Nie jestem w stanie się ustosunkować, no tak mówię, dostałem dzisiaj dopiero tę informację, także... No ale to informacja była przez pana, w pana gazecie, pani sobie tak, autorem. Tak, ale akurat tego artykułu nie pisałem. Ja ten artykuł dostałem już ponad 40 stron specyfikacji i nie jestem w stanie w tym momencie się ustosunkować do tego punktu. Głosy poparcia zostały wymuszone. To znaczy, no to jest taka sytuacja, ja akurat pisałem ten artykuł. Sama treść nie wskazuje na to, że ktoś został zmuszony do tego, żeby te głosy poparcia były na plakacie prezydenta Mastalerza. W języku polskim synonimów słowa wymuszenie jest około 70. Jest to wieńczenie, wyżebranie, także tutaj nie mówię konkretnie o tym, że prezydent Mastalerz zmusił kogoś do tego, żeby te głosy poparcia były, prawda? Prezydent mówił o tym, że dobrowolnie czy mieszkańcy, czy może inaczej, dobrowolnie osoby, które się podpisały na tym plakacie, a są to osoby, które podlegają prezydentowi Mastalerzowi. Czy służbowo,
czy w jakiś tam inny sposób związany z, no nie wiem, osoby, które wygrywają przetargi, czy w jakiś tam sposób koleżeński. Pan prezydent Mastalerz mówi o tym, że te podpisy zostały złożone dobrowolnie. On nie przedstawia żadnego świadka, że te podpisy faktycznie dobrowolnie zostały złożone. Nadużył władzy przez rozliczenia ze spółką Rejon Dróg Miejskich. To znaczy, jest taka sytuacja, że faktycznie ja osobiście widziałem taką fakturę na kwotę ponad 14 tysięcy złotych, wystawioną przez Rejon Dróg Miejskich, a zapłaconą przez prezydenta Mastalerza. Także tutaj pan prezydent Mastalerz mija się z prawdą, a wręcz kłamie, mówiąc, że zapłacił tylko i wyłącznie tą fakturę pierwszą na kwotę tam ponad 6 tysięcy złotych. Bo faktura ta druga jest wystawiona przez Rejon Dróg Miejskich i jest przez pana prezydenta Mastalerza zapłacona. Dzisiaj się dopiero dowiedziałem o tej sprawie związanej z Rejonem Dróg Miejskich, bo przedstawiłbym ewentualnie zdjęcia, które są na geoportalu, które są na internecie. Także ewidentnie to bym pokazał. Dwie faktury, tak? Gdzie pan widział te faktury? To znaczy, mamy spór w sądzie cywilnym, prawda? I te faktury, do tych faktur mieliśmy dostęp. Ale w tej chwili nie ma pan. No, nie mam, bo tak jak mówię, akurat z informacji medialnych nie słyszałem, że akurat wniosek dotyczy między innymi też tych przedziwnych rozliczeń z Rejonem Dróg Miejskich. Ale tablic informacyjnych? Montaż tablic informacyjnych. Znaczy dla mnie to jest zaskakujące, że pan prezydent Mastalerz mówi, że oferta została odrzucona ze względu na to, że wykonawca zaproponował 50 zł za dowóz. Szkoda, że pan prezydent Mastalerz nie powiedział, że zostały odrzucone dwie oferty. Dwie oferty z tego samego dnia, więc 16 maja i dwie oferty tej samej firmy. A więc tak też jak powiedział pan prezes Wąsik, mogła być taka sytuacja, że firma przy okazji realizowała jakieś inne zadanie w tej części Polski i mogła akurat tę usługę wykonać za 50 zł, jeżeli chodzi o dowóz. Także rzecz dosyć śmieszna wręcz. Dziękuję panu. Dziękuję. Nie, dziękuję bardzo. Numer 4/2014. Towarzystwo Codziennik numer 4/2014. Na okoliczność rozpowszechniania przez uczestników nieprawdziwych informacji o wnioskodawcy. Uchwały numer 15/115/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 8 maja 2014 roku na okoliczność 8 maja 2014 roku na okoliczność rzeczywistej wysokości wskaźnika zadłużenia miasta Tarnobrzeg. Z takiego względu, że tutaj przedstawione nam zeznania uczestników dowodzą tylko ich skrajnej niewiedzy i niesprawdzania pewnej informacji, zanim się opuści obiekt. Otóż ten świat nie jest o tyle istotny, że podnoszona w niecodzienniku kwestia układania kostki na drodze wewnętrznej nie miała miejsca. Układanie kostki i powoływanie się na rzekomą fakturę dotyczyło nie drogi wewnętrznej, a posesji wnioskodawcy, co należało zweryfikować, zanim się taką informację uczy. Pan wnioskodawca zobowiąże się, że się stawi świadek. Świadek jest obecny. A jest obecny. Zeznań świadka Zbigniewa Hary. Niezakoznawcy. Nie mają znaczenia w sprawie. Nie jest konieczne przeprowadzenie tego dowodu. Sąd postanowił dopuścić do zeznań świadka Jana Dziobińskiego na okoliczności wskazane przez uczestnika odpowiedzi na wniosek, to jest okoliczności wskazane przez uczestnika, który na wniosek, to jest
spółka nie może być świadkiem? Podam tutaj dwóch. Na jaką okoliczność? Na okoliczność niewybrania oferty jako najkorzystniejszej cenowo. W związku z 50 zł za dojazd. Ale czy ta oferta z tego powodu nie została wybrana? Tak, tak, że zapisała. A czy odpowiedź dostała ta spółka? Znaczy odpowiedź została odrzucona oferta z jakiego powodu? Z jakiego powodu, tak? Tak. Zostawią się. Mogę? To nie jest istota rzeczy, że tak powiem. W publikacji prasowej uczestnicy podnoszą, że osoby, które zaproponowały najniższą cenę, nie zostały wezwane do wyjaśnień. To jest nieprawdziwą informacją w świetle załączonych dokumentów. Kwestia teraz oceny, czy wnioskodawca miał prawo uznać tą ofertę za rażącą niską, czy nie, słuchanie takiego świadka nam nic nie niesie. My się domagamy sprostowania nieprawdziwej informacji, że Urząd Miasta, Prezydent Patrz, nie wzywał tych oferentów o wyjaśnienia, tylko od razu te oferty odrzucił, co jest nieprawdą. Jaką okoliczność mają wysłuchanie? Wysoki Sądzie, na okoliczność wyjaśnień co do rażącej niskiej ceny. Tak, chodzi o 50 zł za dojazd. Wojciech Wąsik wyjaśnia, iż świadkowie Grzegorz Biedal, i Zenon Biedal zostali powołani na okoliczność, wezwania lub niewezwania ich do złożenia oświadczeń w przedmiocie. Czy zostali wezwani, czy nie zostali wezwani? Informacje odnośnie zawezwania i udzielenia informacji w przedmiocie rażąco niskiej ceny poprzez zaproponowanie 50 zł. Ale czy oni byli wzywani do złożenia wyjaśnień, czy nie, według pana? Wysoki Sądzie, pełnomocnik mówi o kilkudziesięciu stronach, które nie mają istotnego znaczenia dla sprawy, a powołuje się w tej chwili w oddanym wniosku. Nie, informacja proszę tutaj ma być prostowana, przynajmniej się tak, jak to jest. Mój masz tam informacji, nie może to zawrzeć niższe ceny, bo w ocenie prezesa zawierały rażąco niską, przy czym ani masaż, ani specjalista od zamówień Anna Budziło nie zadali sobie trudu, żeby wystąpić do wykonawcy proponującego niższą opłatę o złożenie wyjaśnień. Tak, to w przedmiocie złożenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny. Że się nie zwracał, tak? Tak. Chcę znać, że powołany na okoliczność, iż wnioskodawca nie zwracał się do niej o złożenie wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny, którą oni zaproponowali. Tak? I informacji z tym związane. Pan się zapoznawał z tymi dokumentami, które były do wniosku. Czy pan kwestionuje tą odpowiedź? Wysoki Sądzie, ja kwestionuję te informacje, które są przedłożone przez powody. Nie zwracał się według pana? Według mnie się nie zwracał. Nie było wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Pan jakieś wnioski składa? Znaczy, no nie składam, bo dopiero teraz się zapoznaję z tą sprawą. Ciężko mi składać wnioski. Dobrze, to tu się zapowiemy. To ma, sąd postanowił dopuścić do zeznań świadka Jana Dziubińskiego na okoliczność podniesionej w odpowiedzi na wniosek. To jest dla ustalenia rozliczeń ze spółką rejon dróg miejskich. Co do następnego to zostanie, bo to i tak pan będzie się musiał. Tutaj nie ma wniosków dowodowych. Świadek jest Zbigniew Hara. Tak, jest na sali. Tak, tutaj. Teraz Zbigniew Hara, czy pan... I obaj panowie są na sali? Nie. Pan Hara jest A pan Dziubiński cały czas jest. Jest, tak. W tym miejscu odnotowano, że świadek Jan Dziubiński był obecnie na sali rozpraw. Zostaniecie panowie przesłuchani jako świadkowie w sprawie, uprzedzam, że złożenie fałszywych zeznań będzie kara pozbawienia wolności, na znak prawdomówności zostanie odebrane przyrzeczenie. I proszę powtarzać, wszyscy stają. Proszę nie robić tego. Lat pan? 65. Lat 65. Zawód pański? Inżynier. Inżynier. Zamieszkały? Tarnobrzeg. Do państwa jest pan, wszystkich panów, obcy. Obcy. Obcy, nie karany za złożenie fałszywych zeznań. Nie karany za złożenie fałszywych zeznań. Dowód osobisty, jak pan wyjaśnił. Identyfikujący dowodem osobistym numer
pan w sprawie wie. Ale nie wiem, w jakiej sprawie. Tak? Nazywa to rozliczenie. Osoby. Z rejonem dróg publicznych Urzędu Miasta, pana wnioskodawcy, jeżeli miał jakieś zlecenia. Rozliczenia ze spółką rejon dróg miejskich. Wnioskodawcy na ten, dotyczących układania kostki drukowej. Pan jakiś związek z tym rejonem dróg publicznych? Nie, ja jestem prezesem. Prezesem, do tej pory, tak? Tak jest. Co pan wie? Czy wykonywał pan coś na rzecz wnioskodawcy? Jakaś umowa była zawierana, rozliczenia? Czy coś pan na ten temat wie? Tak, wykonywałem pewne rzeczy. Wystawiałem faktury. Ale kiedy pan to wykonywał? Realizowane. Roboty brukarskie. Brukarskie, tak? To było układanie kostki? Kostki, tak. Kostki. Układanie kostki. O, tak. Układanie kostki. Kiedy to było? To było dwa razy w roku, chyba 2012 i 2014, o ile pamiętam. Bo nie jestem przygotowany tak dokładnie, ale chyba tak. 2012 chyba i 2014. To były dwie umowy o to. To dotyczyło tego tej samej drogi, chodnika, czy... Nie, to nie było umowy. Były tylko wykonane roboty, wycenione i wystawiona faktura dla inwestora. Inwestor za usługę zapłaci. Wnioskodawca jako osoba fizyczna. Tak jest. W 2012 co było robione? To dlaczego dwa razy na tym samym odcinku to było? Tak, bo zadanie było podzielone po prostu. Tak, w 2012 co było wykonane? Roboty brukarskie wewnątrz posesji i w 2014 praca została, że tak powiem, dokończona na terenie posesji i wystawione faktury, zapłacone. To nie droga była robiona wewnętrzna, tylko na terenie posesji, tak? Tak, ja drogi wewnętrznej nie wykonywałem. Drogi wewnętrzne nie wykonywał rejon, to był tylko wewnątrz posesji. Tak. Drogi pan nie wykonywał. Nie. A kto wykonywał? Nie ma takiej wiadomości. Czy nie wie pan? Aha, nie. To było wszystko na posesji było wszystko tak. Wykonywane. Dwie faktury były wystawione. Pamięta pan na jakie kwoty? Trzy chyba faktury były wystawione. I wszystkie dotyczyły. Były trzy faktury wystawione, tylko w tej chwili muszę sobie zerknąć. Jedna faktura na 14 627,98 zł. Druga faktura na 2433,25 zł. I trzecia faktura dotyczyła wykonania robót, że tak powiem, utwardzenia drogi podbudowy, ale nie kostki, prawda, na kwotę 6199,20 zł. Proszę pani. Tak, żeby usystematyzować. Uczestnik w swojej gazecie Tarnobrzeskiej codziennie wspomina, że w okresie między listopadem a grudniem układał pan na drodze wewnętrznej nawierzchnię z kostki brukowej. Pan na to pytanie de facto odpowiedział. Świadczył pan taką usługę? Nie świadczył. Proszę mi powiedzieć, to jest druga kwestia podnoszona niejako, czy usługa utwardzenia drogi wewnętrznej, rozumiem, ona miała miejsce, tak? Tak. Czy kwota, którą pan za tą usługę wystawił, koszt tej usługi w pana ocenie, w realiach rynkowych jest rzeczywiście trzykrotnie zaniżony? To jest niemożliwe. Ja tam budowałem 50 kubików materiału, że tak powiem, kamienia, 50 kubików kamienia, to jest 80 ton, że tak powiem, materiału, prawda, i zastosowałem cenę 100 zł za budowanie jednego metra sześciennego materiału do utwardzenia drogi. To bardzo dobra cena. Proszę świadka, jeszcze tak ostatnia kwestia. Ta faktura opiewająca na 14 tysięcy złotych, tak. To jest faktura, rozumiem, dotycząca usługi wykonanej wewnątrz posesji. Wewnątrz posesji, generalnie z materiału inwestora.
a więc spółka tylko niewielkiej ilości materiału do montażu obrzeży, cementu powiedzmy sobie. I także generalnie był to materiał inwestora, więc być może, że osoby, które pisały, że tak powiem, o tym, że to jest cena za niska, nie wiedziały po prostu o tej sytuacji, że ja miałem, że tak powiem, materiał inwestora do dyspozycji, prawda? A to zmienia postać rzeczy. Czy za te usługi wnioskodawca panu zapłacił? Tak, oczywiście. Dziękuję. Proszę, panowie, mam pytanie do pana. Powiedział pan 100 zł netto czy brutto za metr? Nie, operujemy ceną netto. Netto, tak? Tak. Wysoki sądzie na wstępie zł. Ale pytanie. Ale informacja, bo faktura pan po 6 tysięcy, a po 9 tysięcy. Czy w 2011 wykonywał pan podbudowę drogi dojazdowej do posesji prezydenta Mego Transferera? Tak, tak. To o czym mówię. Była wykonywana, tak? Budowałem 50 kubików materiału. Tak. Czy ilość usług wykonywanych na rzecz podmiotów publiczno-prawnych i prywatnych, jakby procentowo to jest świadek? Proszę o uchylenie tego pytania, nie ma związku z tym. Proszę powtórzyć pytanie. Ilość procentowa, ilość wykonywanych usług na rzecz podmiotów publiczno-prawnych, a dla osób prywatnych. Nie ma znaczenia, czy nie jest na tą okoliczność prawa powołany. Czy stałą praktyką jest niepodpisywanie umów z zlecającym, wykonywanie usługi? Tak, pewne rzeczy robię bez umowy. Bez umowy, tak? Tak, na jakiej podstawie świadek egzekwowałby należności od zlecającego, jeżeli nie ma umowy, w firmie, która jest spółką miejską? Na jakiej podstawie? Poza umową jest również wiara, że inwestor zapłaci. I to jest praktykowane również, także to nie jest nic złego. Ja mogę pokazać również dokumenty, gdzie wykonywałem bezumownie pewne czynności i dostawałem za to pieniądze. Dobrze. Kolejne pytanie. W jakim trybie wykonywał pan tą usługę? Na podstawie zlecenia pisemnego, telefonicznego, ustnego przez prezydenta Norberta Masterleża? Ustnego oczywiście. Ustnego. Tak. Dobrze. I chciałem zapytać jeszcze. Oprócz tego, że jest pan prezesem Wojewódzkich Miejskich, czy pełni pan jakiekolwiek inne funkcje? Nie ma znaczenia. Dobrze, wycofuję to pytanie. Dziękuję. Jeszcze mam pytanie o kosztorys. Czy na fakturze znajduje się jakaś informacja, jakie faktycznie prace były wykonywane? Tylko jest informacja układanie kostki brukowej. Nie, są i kosztorysy. Dziękuję panu. Proszę poprosić do oświadczenia. Jest pan wolny. Lat pan ma? 60. Lat 60. Zawód pański? Inżynier mechanik. Zamieszkały? Tarnobrzeg. W stosunku do panów jest pan obcy, czy skarany? Obcy. Obcy. Niekarany za zakażenie. Legitymujący się dowodem osobistym. Co pan wie na temat rozliczeń wnioskodawcy ze spółką Rejon Dróg Miejskich? Wysoki sądzie, w tym codzienniku napisane, że były to dziwne rozliczenia. Ja dalej podtrzymuję i myślę, że to chyba jest nawet moje stwierdzenie, które kiedyś powiedziałem po rozmowie z panem prezesem Zbigniewem Harą. Przy jakiejś tam okazji spotkaliśmy się, bo się znamy od wielu lat, wcześniej będąc prezydentem, sprawowałem nadzór nad RDM-em. W rozmowie akurat zeszliśmy między innymi na temat wykonania drogi do pana Norberta Masterleża. To prawda, ci pan prezes Hara nie bardzo chciał na ten temat rozmawiać, no ale w jakiś sposób zaczęliśmy rozmawiać. No i rzeczywiście pan prezes Hara powiedział, że jakąś tam część robót wykonuje. Również powiedział, że ta droga nie wiadomo czyja to jest, bo tylko pewien zakres tej drogi robi. Natomiast pytałem się, za jaką kwotę i czy pieniądze zostały zapłacone. No i wtedy właśnie to mi się wydało dziwne, że ani pan prezes Hara nie był w stanie wtedy stwierdzić, jaka to będzie kwota, kiedy zostanie zapłacona. Kiedy ta rozmowa miała? Trudno mi powiedzieć, bo to było gdzieś te 3 lata temu, czy ileś.
każdym razie, no, to było przy okazji chyba imieni nawet pana Zbigniewa Kary, bo rodzice ja i tak nie rozmawiali, czyli w marcu gdzieś, tylko nie pamiętam, której. Później nie rozmawiałem, bo uznałem, że to mi to wiadomo od pana Kary i wtedy chyba nawet stwierdziłem ja, że jest to dla mnie dziwne, bo będąc prezydentem miasta nigdy bym się nie pozwolił na takie rzeczy, żeby jakiekolwiek, jeżeli już bym się zdecydował na korzystanie ze spółki miejskiej, to uważam, że mając takiego wtedy radnego jak pana Norberta Mastalerza, musiałbym zadbać najpierw o to, żeby mieć spisaną umowę, przedpłatę zrobioną lub ewentualnie ustalony termin płatności, czy to jest 7-dniowy, czy ileś. A pan wie, czy zostało to zapłacone, co? Nie interesowałem się. Dla mnie to nie była jakaś tam taka ważna sprawa, natomiast mnie troszeczkę to bulwersowało, bo jednak mimo wszystko wydaje mi się, że będąc prezydentem starałem się, żeby to imię prezydenta było w miarę możliwości postrzegane jako pozytywnie, natomiast tu się na samym początku kadencji, bo to gdzieś tam początek kadencji spotkałem z taką sytuacją, co mnie troszeczkę zaskoczyło, no ale no, różne są zwyczaje i różne są, powiedzmy, podejścia do pewnych spraw. Także na ten temat tyle mam do powiedzenia, no bo w każdym razie dla mnie, panie Wysoki Sądzie, była to sprawa trochę dziwna, dlatego że na rynku tarnobrzeskim jest tak dużo wykonawców, na pewno ja, będąc prezydentem, nie korzystałbym z takiej usługi własnej spółki. Wysoki Sądzie, proszę świadka, odnośnie tej konkretnej treści ja bym pozostawił to tym zeznaniem, które było bardzo uprzejmie przy świadka. Chciałem się zapytać, bo przed ostatnią sprawą, prawo ostatnio rozmawiałem ze świadkiem. Ale tak, proszę. Proszę powiedzieć o treści rozmowy, jaką prezydent Mastalerz przeprowadził z panem na konwencie Rady Miasta dzień przed rozprawą w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu. Dotyczyła dzisiejszej rozprawy, nawet nie dzisiejszej rozprawy, tylko zeszłotygodniowej rozprawy, było to dzień chyba przed, bo to był w czwartek, a rozprawę miały w piątek i wówczas padło z ust pana prezydenta Mastalerza stwierdzenie, że jutro przegracie, będziecie musieli przepraszać we chłop dnia gdzieś tam indziej. W związku z tym proszę się nie cieszyć, tylko praktycznie sprawa ale jest... Ale nie, w każdym razie... Ja tylko króciutkie. Proszę świadka, czy ma pan wiedzę, by tak jak donosi Tarnobrzeski Niecodziennik w okresie listopad-grudzień 2013 rejon dróg miejskich na drodze wewnętrznej układał kostkę drutową dla pana Norberta Mastalerza? Nie, ja tą wiedzę, którą posiadam, już powiedziałem w tej chwili, to co wiedziałem i to wracam do tamtej tylko rozmowy. Natomiast czy układał kostkę, wtedy rozmawialiśmy o podbudowie, natomiast pierwszym etapem budowy drogi jest podbudowa, natomiast kto później kostkę układa, to nie jest podbudowa. Nie, pytam o to, bo państwo w gazecie podają, że układał, dlatego pan na początku wspomniał, że to stwierdzenie bodajże jest pana, czy ma pan wiedzę w tym zakresie? Że dziwne były rozliczenia z RDM. Ale zanim pada ta konstatacja, pada stwierdzenie, że taka owa kostka była układana. Stąd pytam, być może pan tej wiedzy nie ma. Nie mam wiedzy, czy była kostka układana i czy to RDM układa, czy ktoś. Ja dziękuję. Proszę, podtrzymuję wniosek o umożliwienie zapoznania się z wnioskiem. Są zakreślone uczestnikowi Grzegorzowi Kieł, pełnomocnik wnioskodawcy i uczestnicy innych wniosków nie zgłaszali. Rozstrzygnięte będą rozstrzygnięte po ewentualnej odpowiedzi na wniosek, który pan złoży i zapoznaniu się z tym. W związku z powyższym sąd postanowił rozprawę odroczyć
Można 28 października. Jest ten, że wszystko możliwe na dzień następny, a sprawę w sądzie ruszą do fizyki. Po 28. W sumie ja bym apelował jednak, że też. Ale jestem stroną. Ja też, jakby pan nie zauważył. W czwartek mam apelację. W środek mam ubezpłacną do narzędzia, które mam rozprawę. I to no, ewentualnie na 14 to mogło być. No, czy pan mówi, nie dojedzie pan na... Wczoraj jestem zarząd, jest w sądzie gospodarczym. Kolejny termin, jak kolega, nie wiem, jak pan mówi teraz. Na 29 października, będzie środa, godzina 9. Wezwań państwu nie dostaniecie. Na dziewiąta, co obecnie ogłoszono. Czyli który z państwa panów nie stawi, będzie pominięty do opisu jego przesłuchania. Środa, 29 października. Wezwań nie będzie, pan ma jednodniowy termin, czyli do prawa. Drodzy Państwo, jesteśmy po kolejnej rozprawie. Wyproszony z powództwa prezydenta Norberta Masalerza przeciwko kandydatowi na prezydenta Grzegorzowi Kiełbowi. Jest to proces w trybie wyborczym. O dziwo uzyskaliśmy dzisiaj na rozprawie bardzo ciekawe informacje w przedmiocie odrzucenia oferty korzystniejszej dla miasta w zakresie wykonania tablic informacyjnych. Jak się okazało, prezydent miasta odrzucił ofertę korzystniejszą z tego powodu, że za kwotę 50 zł oferent zadeklarował dowóz tablicy informacyjnej do Tarnobrzega. Dwie oferty, przepraszam, zostały odrzucone. Rodzi się kolejne pytanie w związku z tym i dzisiaj, jutro analizy materiału dowodowego. Czy w takim bądź razie nie złożymy zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta Norberta Masalerza w przymiocie działanie na niekorzyść miasta i narażenie miasto na wybór droższej oferty, a więc wydanie większej kwoty na realizację zamówienia. Jak też dzisiaj usłyszeliśmy z ust świadka pana prezydenta Jana Dziubińskiego, mogliśmy uzyskać informację od świadka, że na ostatnim konwencie Rady Miasta Tarnobrzega pan prezydent Masalerz oświadczył już dzień przed pierwszą rozprawą, że rozprawę ma już wygraną i polecił szukania środków na pokrycie kosztów postępowania. Zadziwiająca jest pewność pana prezydenta Masalerza, która roztacza kręgi w Urzędzie Miasta i poza Urząd Miasta na przekładające się na pozostałe instytucje, ale na wpływ wysokiego, niezależnego sądu. Jest to zatrważające i pozostawię to, moi drodzy Państwo, bez komentarza do własnych przemyśleń w tym temacie. Spotykamy się za tydzień. Jesteśmy przygotowani na każde rozstrzygnięcie. Nie boimy się sądu. I tak jak w dniu dzisiejszym staniemy również za tydzień, otwartą przyłbicą bronić swoich racji. Jesteśmy gotowi, oczywiście, że jest to podane jakikolwiek pomógłową informację, dokonać sprostowania w tym temacie, natomiast w kwestiach dla nas tak istotnych będziemy bronić swojego stanowiska. Znaczy, ciekawą rzeczą jeszcze jest, jeżeli chodzi o świadka przedstawionego przez prezydenta Masalerza, bo świadkiem takim koronnym jest pan Zbigniew Hara, prezes rejonu dróg miejskich spółki w 100%, w których 100% udziałów ma gmina, a więc człowieka, który bezpośrednio podlega pod prezydenta Masalerza. Co ciekawe, pan prezes wykonywał pierwsze już czynności, roboty budowlane na drodze wewnętrznej prezydenta Masalerza między marcem a kwietniem 2011 roku, a w lutym 2011 roku zostaje przewodniczącym Rady Nadzorczej Tarnobrzeskich Wodociągów. Taka niewielka rzecz, ale dosyć istotna. Jakich świadków przedstawia prezydent Masalerz? Wszystko pytania. Dziękujemy bardzo. Do następnego.